I myślę, że to jest też charakterystyczne dla niego, a dla Rumble'a. Night Harvester, bo kiedy pamiętamy buildy... O, może o tym zaraz. O, co to był Mabel za flash, ale czy będziesz w stanie chociaż wyciągnąć BRTT? To będą dwa zabójstwa na koncie Mabla i w tym wszystkim on nie upada. Do tego, żeby rozwinąć swoje skrzydła, ale nie mogą nawet się wyłapywać. Garzy! Jaka plomba w dziąsło! Najpierw Tristanie, teraz Leonie, nawet Farfetch nie będzie w stanie tego zmienić. I Garzy flexuje się na oponentach! Co to ma być? Gdyby tutaj miała się pojawić jakaś flanka, wiesz, Depth Charge, pamiętajmy, że podbicia dają Yasuo także instancje umożliwiające zagranie erki. No Steel podchodzi, szuka czegoś, ale znajduje Ultimate Canyon! I Wombo Combo, które zapowiadał Fakeguard w tym momencie na waszych ekranach! Ma dostępną teleportację, więc może się tutaj pojawić. Wei także dysponuje błyskiem, więc potencjalna kradzież. Idzie Gala, ale świetnie Perks wyłączy przeciwnego leśnika z możliwości kradzieży, ale po prostu RNG próbuje to zakończyć. Aktualnie skupiają się, żeby... Smena. Nie. I zatrzyma Wulkana! Ale jaj, oni to skończą, McBuyer. Wydaje się, że Cloud9 po prostu nie wróci na czas. No pewnie, bo to teleportował ten również Krain i ten Nexus zostanie zniszczony. Cloud9! W taki sposób! Przecież to jest nielegalne! Wydaje mi się, że tak, to jest jakiś tutaj złoczyńca, jeżeli byśmy mieli doprowadzić tą alegorię filmu. No ale zobaczmy, bo ej, to w sumie jest Smok starszy, no zapomniałem właśnie o tym. I Sven go bardzo szybko robi, ale ta kanonada może kompletnie podtrzymać plany Cloud9, szczególnie, że podbity blaber. On wie, ale nie, to jednak on trafia tego Smoka i to jest szansa dla amerykańskiej formacji na zwycięstwo nawet w tej walce drużynowej. Chociaż mają spore problemy, Perk zaraz wyeliminowany. Gdzie jest Sven? On nie żyje od jakiegoś czasu. McVire. I tak jak to było przed chwilą na Baronie. Tam przegrało Damwon, teraz Cloud9 zdobywa tego Smoka, ale oni przegrywają na Smoku. McVire, to jest absolutna tragedia. Uaktywnił się bez uzdań, teraz jest próba inicjacji. Całkiem udana, bo Ming musi zamienić się w złoto, ale w tym momencie dostaje sporą ilość obrażeń, czego jeszcze Ultimate. No joj, przeżyje. Od Rivera, tylko że zbyt mało tych obrażeń i jeszcze w ogóle w odpowiedzi próbuje cokolwiek zrobić tutaj z działku. On cały czas żyje, a Gala wskakuje na plecy w idealnym momencie. Czterech zawodników uśpionych, ależ to była kołysanka. No i chyba RNG po prostu zniszczy swoich przeciwników. Gala, kolejne eliminacje dla niego. Dogu musiałby zrobić coś niesamowitego i te piórka świetnie ściągnął. Ale to nie było wystarczające. Gala także wstanie, bo miał dostępny tutaj mechanizm wskrzeszenia za sprawą Guardian Angela. To może być koniec tej rozgrywki. Leona bez ulta to jak ja bez ręki. No nie chciałbym po prostu tego oglądać za często. Jest próba inicjacji. Zagrany Featherstorm. Blaber nadciąga prosto w galę. Właśnie po to Sonia się pojawiła. Wow, nie ciągnął wstępny, ale twarz! Bohaterem tego teamfightu. Będziemy obserwować, na ile będą w stanie wykorzystywać Xiaohu w pięknej pozycji. Wyłapuje Hanabiego, ten wrzucony w ścianę. Uch, te beczka była fajna, ale mam wrażenie, że tylko na tyle było stać PS, że Talon. Maple kupuje czas tą zonią. Dogo stara się zdawać wrażenia i Gala upada. Maple jeszcze tańczy, Maple jeszcze się leczy. Dogo bije, PS, że Talon stara się za wszelką cenę. Dogo, co to było? Ja się kręcę! Był tak blisko uratowania tej gry, ale jaki strzelec decyduje się na coś takiego? Dogo! Nie można tak grać, to było piękne! Kluczowa walka, Mikołaj. Jeżeli Madlens tutaj wygrywa, albo jeżeli DK tutaj wygrywa, zgarną nie tylko Smoka, ale także mogą iść później po Barona na Shora, a to DK lepiej rozpoczyna tę walkę. Garzy, tak mało punktów zdrowia na jego koncie, zdrowie nie wykorzystane, ale Peryl, czy zostanie z tobą wyłapany? Czy zobaczmy zegarek, w tym momencie kupuje całkiem sporo czasu, kandydat szuka Ultimate, znajduje go, Gnar, dwie osoby, ale to wcale nie jest tak wybitne, szczególnie, że Kery dalej żyją, Armut, naprawdę sporo zamętu, a Garzy ma dobrą pozycję, Garzy stara się wystrzeliwać, jeden patrzy za drugim, Killer Instinct, zobaczcie tylko na tego Edgary, Kanion, wygrywa. Sam środek, on się wpalił, ale też spalił. Zobaczcie, że Damwon ma problemy! Oj, chociaż to Mad Lions w tym momencie tych problemów może mieć trochę więcej, chociaż... Co ty mówisz? Mad Lions wygrywa ten divide! Mad Lions idzie po wszystko! Mad Lions stawia pod ścianą mistrzów świata! Choć nie w tym momencie Kanon znacznie więcej punktów zdrowia, nawet było więcej niż łącznie dwóch zawodników, nie jest w stanie chyba Mad Lions wziąć tego Smoka, chociaż jest sadzonka, która daje dwie punktów zdrowia. Kan, zaraz duży Gnar. Za chwilę, kiedy pojawi się duży Gnar, będzie także Ultimate. Pamiętajcie, ten cooldown jest naprawdę bardzo krótki. Elioja kontra Humanoid, kontra wielki koreański, to Blamer nie miał szans! To Mad Lions zgarnia wszystko! Zobacz na te ultimate. Canyon ma swój, Showmaker ma swój, Ghost ma swój,
Beryl ma flasha, ma Exhausta, no nie wiem, jak Renji miałoby tę walkę wygrać. Tutaj Mink i Gala muszą zrobić wielkie rzeczy, jeżeli Chińczycy chcą myśleć o tym teamfightie. Mink i Gala, na nich patrzymy. Xiaohu nie będzie tutaj dysponował Gnarem i faktycznie Mink! Ona łapie trzy osoby, lecz Gala nie atakuje. Khan próbuje go wypchnąć, ale to bez znaczenia. Damwon Kia traci jednego, drugiego, trzeciego, czwartego zaraz zawodnika. Gala ląduje na plecach, Khan i on ostatni przy życiu. I obiecuję wam, że nie przetrwa długo. Gala z triple killer. I co zrobiła Leona? Cóż wyprawia Mink? Ja cię kręcę, solowo wygrywa tutaj teamfight 4-5. Mink, to było absolutnie boskie. Jeżeli mieliście jakiekolwiek wątpliwości, czemu był uważany za najlepszego na świecie, przychodząc do MSI, to są właśnie te powody. Więc to raczej sygnał do odwrotu niż do ataku. Mimo, że to jest 5-3. Flaszy spalone, Ghost szuka zaczepki, Khan jest obok, kombo na niego, teleportuje tutaj Khan, Renek, to na szybko nie pokonasz. I to może być jeden z tych teamfightów ze strony Tristana. Triple kill dla Ghosta, idzie po kwadrę. Panie i panowie, Ghost z Pentakillem!